Ja jestem Tomasz Baniak, a to program Jak Oni Ćwierkają, czyli subiektywny przegląd najciekawszych tweetów. A, i chciałbym coś dodać dla wszystkich użytkowników. Program jest robiony w celach czysto humorystycznych i całość należy brać z przymrużeniem oka. Zaoszczędzi Wam to spinania się w komentarzach. Życzę miłego oglądania. No właśnie, pytanie do Was. Co byście radzili temu człowiekowi? Zjedlibyście taką muffinkę? A i tak ostatnio pokochaliście te zdjęcia, że mam dla Was kolejne unikatowe zdjęcie. Tym razem Władimir Putin jako informator starskiego jechacza. Róże są czerwone, fiołki są fioletowe, słoneczniki są żółte. Mark chce się z Wami założyć, że oczekiwaliście czegoś romantycznego. Natomiast to są po prostu fakty ogrodnicze, wybaczcie. Każdy z nas ma w życiu jakieś priorytety. Często się poświęcamy, rezygnujemy z pewnych rzeczy na ich korzyść. Tak samo ta dziewczyna. Miała wyjść z domu, ale niestety kupiła w tym tygodniu awokado, które będzie dojrzałe między 8 a 8.15 wieczorem, więc nie może. No, mieliśmy już dzisiaj Władimira Putina, to na koniec jeszcze Donald Trump. A może jednak jego matka? A może to film o życiu Trumpa, gdzie Trump gra wszystkie role sam? Co sądzicie o tym zdjęciu? I to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że święta spędzicie w gronie rodzinnym, także życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej!